Dobra, to możemy otworzyć drzwi teraz, tak więc lewy shift i S. Otwieramy drzwi, moi drodzy, i wsiadają do nas. Zobaczcie, jak to zarąbiście wygląda. Wsiada do nas pierwszy pasażer. Witam serdecznie. Cześć mordeczki, z tej strony Kalu, witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, w GTA Prawdziwe Życie. Od razu się przenosimy do gry, ponieważ dzisiaj mamy dużo roboty, w międzyczasie będę gadał, ponieważ dzisiejsza praca, którą będziemy wykonywać, jest taka, że możemy sobie w trakcie jej rozmawiać, oczywiście pełna koncentracja, ale zaraz dowiecie się szczegółów, pewnie po tytule już się mniej więcej zorientowaliście, co będziemy robić. Witam was Michael, który ubrał się tak, ponieważ dzisiaj zostaje kierowcą autobusu miejskiego, dokładnie tak, będzie naprawdę ciekawie, mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę i komentarz, a jeszcze jaki komentarz to zobaczycie, moi drodzy. Dzięki za tak świetną aktywność pod tą serią, a my ciśniemy teraz do pracy. Zobaczcie na mapie w ogóle, ile nowych lokacji, ile nowych symboli tutaj nam się pojawiło. To może was mylić, mnie również zmyliło, myślałem, że to są wrogowie, ale nie, to są autobusy, ciężarówki, śmieciarki i tak dalej, wszystkie pojazdy, które możemy używać w modyfikacji, którą właśnie wgrałem dzisiaj, która dodaje do naszej gry różne możliwości zabawy właśnie z ciężarówkami, z busami, z autokarami, z autobusami miejskimi, tak więc będzie się działo naprawdę. Oczywiście wyjeżdżamy z naszej willi, którą kupiliśmy kilka odcinków temu. Moi drodzy, dobra, ruszamy 3 km do celu, mam nadzieję, że zaraz tam dotrzemy. Okej, i pierwsza informacja dzisiejszego dnia, wow, jak ja wariacko jadę. Pierwsza informacja dzisiejszego dnia, że będziemy bardzo dużo grać właśnie na pierwszoosobowej kamerce, tylko nie w tym samochodzie, bo w tym jest bardzo źle wszystko widać. Druga informacja jest taka, że zostaje Michael, moi drodzy. Widziałem masę komentarzy pod ostatnim filmem, gdzie pisaliście, że żeby podzielić te postacie, żeby w prawdziwym życiu udział brał Michael, Trevor w jakichś challenge'ach z GTA właśnie, a Franklin w serii GTA z modami. Chyba tak zrobię, moi drodzy, podzielę to po prostu. Każdy będzie miał swoją serię, każda postać. Dobra, ja myślę, że muszę to wyprzedzić tutaj, ten konwój samochodów, wybaczcie, śpieszę się do roboty, dzisiaj bardzo ważna rzecz do zrobienia. Okej, mordki, wysiadłem z samochodu, jestem w bazie, której, zobaczcie, są różne ciężarówki, począwszy od zwykłych takich ciągników bez naczep, poprzez takie ciężarówki już gotowe, takiego, zobaczcie, no tutaj jest taki, tutaj taki, jest masa różnych pojazdów i chyba z tą modyfikacją zostaniemy na dłużej, uwierzcie mi, co ja kliknąłem, kurde, ulti kliknąłem, tylko że ja nie pamiętam, jak się to ulti wyłącza, halo. Dobra, wyłączyłem kapsem. Tutaj mamy śmieciarkę, tutaj zobaczcie, masa, ale to jeszcze raz masa po prostu różnych pojazdów, które będziemy testować, mam nadzieję, w najbliższych odcinkach. Tutaj jeszcze coś mamy, to ta ciężarówka, ale nas dzisiaj interesuje bus, którego mamy tutaj, to znaczy to jest autobus, przepraszam, i chyba w kolejnym odcinku, albo jeszcze w tym, pojedziemy też autokarem gdzieś na jakąś dłuższą przejażdżkę, natomiast dzisiaj będziemy jeździć busem, autobusem, Boże, co mi się tak myli z tym busem. Wsiadamy, moi drodzy, włączamy kamerkę pierwszoosobową, tak jak mówiłem, będziemy dużo grać na pierwszej osobie. Czemu taki w ogóle dziwny jest teraz ten Michael, kurczę, tak ciemno jest, przez to, że kurczę użyłem to ulti, nie wiem dlaczego. Dobrze, nie przejmujmy się tą kamerką, wybierzmy sobie linię, którą chcemy jechać, tak więc wybieramy City Line A i będziemy jeździć po linii A. Dokładnie tak, moi drodzy, przechodzimy, oczywiście wyłączam tutaj tryb, jakiś nam się włączył dziwny. I zobaczcie na mapę, zobaczcie na mapę, to jest nasza trasa, tutaj mamy pierwszy przystanek, tutaj mamy drugi, trzeci i czwarty, chyba cztery przystanki, tylko tak więc ta linia nie jest jakoś mega długa, za moment tam dojadę, oczywiście zobaczymy się na miejscu, żeby już nie przedłużać i kurczaki, zaczynamy zabawę. Moi drodzy, ogarnąłem, dlaczego jest tak ciemno, Boże, jestem idiotą, mam okulary na sobie, no właśnie, zobaczcie, możemy zmieniać kolor okularów. Najlepiej jakbyśmy w ogóle mogli je ściągnąć, ale masz tych okularów, Michael, ja pierdzielę, kurczę, gdzie jest brak, no kurde, o, brak, no i teraz możemy pięknie cieszyć się piękną kamerką, żadne ulti, coś mi się tutaj popieprzyło, przepraszam was bardzo, moi drodzy, jedziemy oczywiście na pierwszej kamerce, jeszcze nie mamy pasażerów i co chciałbym powiedzieć, bardzo ważna informacja dla osób, które chciałyby sobie zagrać w GTA, ale niestety albo nie mają pieniążków, albo coś im nie pozwala kupić tej gry. Jest konkurs, będzie konkurs za kilka dni, bo najprawdopodobniej ten film wleci w czwartek, tak?
a konkurs będzie w sobotę, moi drodzy. I będziecie mogli wygrać jeden klucz do GTA i takich konkursów będzie zdecydowanie więcej na moim fanpage'u, tak więc serdecznie was zachęcam. Pewnie teraz na ekranie wam się pojawiło, co wystarczy zrobić, wystarczy zlajkować na chwilę obecną i możecie napisać w komentarzu zrobione kaluch. Czekam, czy coś takiego, zrobione mordo, czekam na konkurs albo coś w tym stylu. Możecie napisać taki komentarz, żebym ja wiedział, że czekacie na ten konkurs i w sobotę pojawi się zdjęcie, tak więc już możecie śledzić teraz. W sobotę pojawi się zdjęcie, na którym to dowiecie się wszystkich informacji, co wystarczy zrobić, żeby wygrać w konkursie GTA. Powiem tylko tyle, że po prostu to będzie najprostszy konkurs z możliwych, żadnych umiejętności od was nie wymagam, po prostu troszeczkę sobie poklikacie i najprawdopodobniej będziecie mieli szansę na wygranie gry. A robię to dlatego, bo chciałbym was zachęcić, żebyście wpadali na mój fanpage, ponieważ jest tam was dosyć mało, a chciałbym, żeby też was była fajna interakcja, kurczę, jak się pultam. Interakcja z wami na fanpage'u, jak i na Instagramie, ale na Instagramie idzie lepiej, tak więc na fanpage'u musimy troszeczkę podnieść zasięgi i w ogóle, dobra, ja tutaj, wybaczcie panowie, skracam sobie trochę trasę. Tak więc zapraszam wszystkich serdecznie. A my, moi drodzy, zobaczcie w prawym dolnym rogu, bo teraz na pewno green screen w tym momencie jest troszeczkę odsłonięty. Przejechaliśmy już 4 km. Nie wiem, co to jest to pierwsze, controls. Drugie to, trzecie to oczywiście jest fuel, czyli paliwo. No mamy jeszcze tego paliwa dosyć sporo. I health, czyli najprawdopodobniej stan uszkodzenia naszego autobusu. Jest jak na razie jak najbardziej okej. Kurde, ale to niebezpieczny manewr zrobiłem tutaj. I zbliżamy się już do pierwszego, moi drodzy, przystanku. Tak, skręcamy teraz w lewo. Tutaj zielony też skręca w lewo. No na prosto byśmy pojechali, kurczę, do parku. O, czyżby... To znaczy do fabryki. Czyżby tak, zobaczcie, tu jest zajezdnia autobusowa. Tylko że ja tu nie wjadę na pierwszej osobie, muszę zmienić. O kurde, chyba zahaczę w ten. Troszeczkę muszę wycofać. Ja pierdzielę, patrzcie, zajeżdżam. Czy ja tutaj mam zajechać? Okej, okay. Open door. Dobra, to możemy otworzyć drzwi teraz, tak więc lewy shift i S. Otwieramy drzwi, moi drodzy, i wsiadają do nas. Zobaczcie, jak to zarąbiście wygląda. Wsiada do nas pierwszy pasażer. Witam serdecznie, czy za nami ktoś siedzi? Aha, zebraliśmy tylko jedną osobę, dobrze, jedziemy proszę pana do Strawberry Eevee. To jest nasz pierwszy przystanek, tak więc myślę, że panu się spodoba jazda tutaj z Michaelem, czyli ze mną. A obok już mamy dalej przystanek numer 2, ale fajna modyfikacja, kurczę, to by było świetne na live'y, tylko niestety mój internet... Wow! Przepraszam. Tylko że mój internet troszeczkę na live'y tutaj by nie domagał, ponieważ no mam bardzo mało uploadu. Komputer mam teraz bardzo mocny, ale z uploadem może być problem, dlatego kurczę, z tymi live'ami może być ciężko. Może zainwestuję w nowy internet i przez to mógłbym wam robić live'y na przykład z takiej jazdy autobusem, bo to jest mega fajne w sumie. O kurde, chciałem ruszyć, ale chyba nic z tego. Zielone światło i moi drodzy, jedziemy. Pas tutaj oczywiście ten. I gdzie my mamy tu teraz zajechać? Tu jest przystanek, tak więc mam nadzieję, że wymierzę. Kurde, nie umiem tym busem jeździć. Dobra, lewy shift i S. Zapraszamy pana, witam, witam. Oczywiście 5 dolarów kosztuje podróż. Co jest? Czy pan wsiada, czy pan nie wsiada? Bus mi się zawiesił. Okej, pan wsiadł, siedzi już z tyłu. No, chcę zamknąć drzwi. Aha, czemu? Zabieram pasażerów w taki dziwny sposób. Lewym shiftem zabrałem ich wszystkich, zobaczcie, dobra, i zamykam drzwi, okej, czyli musieli mi chyba zapłacić. Dobrze, dobrze, że się skończyło, jak się skończyło, że jedziemy dalej na następny przystanek. Ale świetna ta modyfikacja jest, czuję się jak prawdziwy kierowca autobusu. Dużo ludzi wiozę, naprawdę dużo ludzi. Dobra, zielony, a zaspałem trochę, no nic. Kurczę, tutaj licznik nawet mamy, no przepięknie, przepięknie. Ja tutaj podjeżdżam. Dobra, kolejni pasażerowie, którzy chcą wsiąść. Ilu ich tu jest? I wszyscy do mnie. Kurde, cały bus załadowany. No zobaczcie, na raz ich zabrałem. No to zamykam. Dobra, teraz Vespucci Boulevard, tak? To jest kolejny przystanek. Zobaczcie, ilu ich tu jest. Naprawdę jest ich sporo. Tak jak mówiłem na wstępie, mega się jaram, że ta seria tak wam się niesamowicie podoba. Kurczę, fajnie mi się to nagrywa. Naprawdę tych modyfikacji jest masa i mogę mas... Co jest, gościu? Patrzcie, zajechał nam, on próbował skręcić. To on, to jego problem. On wymusił pierwszeństwo i mamy stuczkę. Ale debil. Co za debil, naprawdę. Jakbym był tutaj Trevorem, to bym mu sprał mordkę. Ale nie jestem taki, Michael jest ułożonym człowiekiem. No dobra, pozwólmy mu się wepchać, no kurde. Ach, patrzcie, wysiadł. Przejechałem go, what the hell. Co to za agresywny gościu, dobra. Ja mam to gdzieś, stary. Mam nadzieję, że... Wow! No i świetnie, przez tego gościa mam
50% uszkodzeń, aż się zagotowałem trochę w tej jeździe całej po mieście. Tutaj wyklinają mi też, kurczę, ci pasażerowie, że coś jest nie tak, cały czas słyszę jakieś oh shit! Tak więc no niedobrze. Ale mimo tego ciśniemy dalej. Tutaj mamy przystanek po drugiej stronie ulicy. Czy jest ktoś na nim? Tutaj wysiada pierwszy gość, tak, tak więc dziękujemy. Dziękuję za jazdę. To jest chyba ostatni przystanek, więc wszyscy wysiądą. Tak, wszyscy wysiadają. Dziękuję, przewiozłem wszystkich dokładnie. Zamykam drzwi. I moi drodzy, zarobiliśmy $1000, 10 pasażerów, 4 stopy i linia pierwsza. Zarąbiście, tak więc szybko udajemy się na linię drugą i zrobimy linię drugą i zakończymy ten odcinek. Tak więc linia druga, moi drodzy. Mordki, mordeczki, w bardzo malowniczym miejscu zaczynamy drugą linię, ponieważ to jest, kurczę, obserwatorium. Nie wiem, co to jest, jakaś willa ekskluzywna tutaj jest. Jesteśmy na rondzie, jedziemy po rondzie i tu jest pierwszy przystanek, tak więc zarąbiście, zbieramy pierwszych ludzi. Mam nadzieję, że oni nie wszyscy tutaj do mnie, bo naprawdę jest ich sporo. Dobra, zajeżdżam i... Okej, otwieram drzwi. Kto wsiada? Wsiada taki nigga na tym przystanku. O nie, jeszcze pani, witam serdecznie. Szybko, szybko wsiadać, bo nie mam czasu, kurde. Bo odcinek się przedłuży niepotrzebnie. Kto jeszcze? No, tutaj jakiś pan teraz, biały, sobie wsiada w białym podkoszulku. I ruszamy sobie w Sinondal. Następny przystanek za 1,3 km. Co? Ile tych stopów jest na tej drugiej linii? Zobaczcie, jest ich naprawdę sporo. Dobra, mam nadzieję, że jakoś nam się to uda w czasie zrobić, ponieważ już nagrywam 20 minut. Zobaczymy, czy odcinek się bardzo przedłuży, czy też nie. Ja pierdzielę busem 113 km na godzinę! Ohoho! Mordki, nie pytajcie, co to było. Naprawdę nie pytajcie, co to było. Troszeczkę zaszarżował Michael i skończyło się, jak się skończyło. Chociaż tyle, o, jeden gość zrezygnował z jazdy, reszta jedzie. Jest w miarę spokojna, chyba tego nie widzieli, co się dokładnie stało. Zobaczcie, teraz możecie, bo pewnie green screen zniknął. Jak wygląda, kurczę, nasz stan naszego autobusu, bo jest naprawdę kiepsko, patrzcie, jaki on jest wyobijany. Chyba Michaela zwolnią, kurde, po tym dniu w pracy. No okej, okay, co się dzieje? Aha, zabieram ludzi, oni wysiadają, dobra, jedziemy dalej, okej. Kurczę, ależ tutaj przygody na tej drugiej linii. Piszcie też w komentarzach, oprócz tego, czy o tej kwestii fanpage'owej. Piszcie również, czy chcielibyście dalej, żebyśmy się bawili tym miejskim busem, czy jednak wolelibyście już na przykład autokar, czy tam ciężarówkę taką porządną, bo już raz jeździłem ciężarówką właśnie w prawdziwym życiu, ale to był taki mod, który cały czas się crashował i tak dalej, nie było zbyt to ciekawe. Teraz mamy mega modyfikację, którą możemy wykorzystać, tak więc liczę na wasz odzew w komentarzach, moi drodzy. Ja tutaj przejeżdżam na czerwonym, jestem spóźniony dosyć sporo. Naprawdę, trzecia linia, okej. Okej, zebrałem wszystkich, kolejny stop już za 400 metrów. Myślę, że również tam się przeniesiemy, ponieważ nie przedłużajmy zbytnio odcinka. Uwaga, za moment jesteśmy. O, już zachód słońca, kurczę, dzień roboczy nam się kończy, ale kolejne osoby do zebrania, uwaga. L-shift i wsiadać, ja to przyspieszam klikając właśnie shift, lewy shift i S. Okej, i również mogę zamknąć drzwi i jedziemy teraz na Peaceful Street. Okej, czyli spokojną, pokojową ulicę. Pamiętam jeszcze z Minecrafta. LOL! Okej, wysiada tutaj Maurycy, wysiada jeszcze jakaś pani, wysiada jakiś blondyn. A ktoś wsiada, czy pewnie ten gościu wsiądzie? Dobrze, dziękuję, do widzenia. Kurczę, prawie cały bus nam wysiadł, a ktoś wsiada? Rihanna? Kurczę, czy to ty? LOL! Kolejny przystanek, na którym wysiadają nam ludzie, zobaczcie. Ależ piękny sterowiec, jaki piękny zachód słońca. Wsiada jakaś bizneswoman, w sumie tutaj jest takie osiedle, gdzie są takie apartamentowce, więc pewnie z pracy. I jakiś jeden ziomeczek, wszyscy w sumie wsiedli. Korpolutków zabrałem, kurczę, z korporacji, dobra. Tak więc jedziemy na siódmy przystanek, ostatni, i zaraz zakończymy naszą dnióweczkę dzisiaj. O Jezu, jak ja przejechałem na czerwonym świetle. Okej, dojechaliśmy najprawdopodobniej na dworzec. Padła mi kamerka, moi drodzy, wybaczcie, ale niestety już nie wytrzymała. Ponad 30 minut nagrywki, no nie spodziewałem się, że aż tyle będę jeździł. Naprawdę tej jazdy było sporo, uwierzcie mi. Tak więc tutaj kończy się nasza trasa. Wszyscy nam wysiadają w tym momencie. Wieczór, cały dzień roboczy już za nami, moi drodzy. Tak więc tutaj zakończymy odcinek już za moment.
Zamykamy oczywiście drzwi, 1300 dolców wlatuje na nasze konto. Świetnie, po prostu cudownie. Fajny dzień w pracy, mam nadzieję, że wam również się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Pamiętajcie o fanpage'u, jeśli chcecie wygrać GTA. Zapraszam do lajkowania fanpage'a i do śledzenia wszystkich postów, które tam dodaję. Tak więc, moi drodzy, trzymajcie się. Za dwa dni kolejny odcinek. Papatki. I've been watching.